Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Maryjo, 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 wspomóż nas. Maryjo, 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 pociesz nas. Przez Twoje święte złożone ręce, wypowiedziane słowo tak. Przez Twoje czułe, bijące serce, cichej modlitwy, cenny dar. Maryjo, 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 wspomóż nas. Maryjo, 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 pociesz nas. Tobie ufamy, Ciebie prosimy, Maryjo, ratuj. Ratuj nas, my tu giniemy, dzieci tracimy. Osłoń nas, uchroń w ten straszny czas. Maryjo, 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 wspomóż nas. Maryjo, 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 pociesz nas. Ty ostrzegałaś, ciągle prosiłaś, módlcie się, pośćcie, nawróćcie się, my tu giniemy. Bliskich tracimy, wstaw się za nami, błagamy Cię. Maryjo, 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 usłysz nas. Maryjo, 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 pociesz nas. Tobie ufamy, Tobie wierzymy, Królowo nieba, osłoń nas. My tu giniemy, zwyciężymy, bądź tylko z nami ten straszny czas. Maryjo, 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 wspomóż nas. Maryjo, 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 pociesz nas. Jak Państwo słyszą, w studiu jest Antonina Krzysztoń. Dzień dobry, ja się nazywam Robert Mazurek i to jest Mazurek Słucha. Cześć, Tosiu. Cześć, dzień dobry. Ukraińsko zaczęłaś, chociaż po polsku. No czasy są takie, że myślę, że w każdym sercu w tej chwili to odczuwamy. No czy po prostu, no tak to czuję. Myślę, że wszyscy, którzy słuchają, to czują podobnie. Napisałaś tę modlitwę, bo nie piosenkę, tydzień temu.
26 lutego. Czyli nie tydzień temu, dwa dni po rozpoczęciu wojny. Tak, dokładnie tak? Dwa dni byłam wtedy w takim odosobnieniu, gdzie zazwyczaj cisza i usłyszałam, że latają samoloty. Już właściwie wtedy wiedziałam, a potem się do następnego dnia dowiedziałam, co się stało. I przyszła do mnie, po prostu przyszła do mnie ta pieśń, właśnie ta modlitwa. I dlatego też myślałam, że dobrze, żebym ją może dzisiaj wam zaśpiewała. Bardzo ci dziękuję. Przyszłaś do studia z gitarą i w zasadzie normalnie byśmy tutaj heheszkowali, żartowali, ale rzeczywiście czas jest taki, że czasami słowa więzną w gardle, bo ciągle słyszymy, że tu szpital, że tu szkoła, że tu blok. Czy ty w ogóle oglądasz telewizję jeszcze? Ja nie mam telewizji w ogóle w domu. No to jesteś pod tym względem szczęśliwsza. Oglądasz to wszystko, co się dzieje tam w internecie? Nie. Bardzo szczęśliwa jesteś w takim razie, znaczy, że cię te obrazy myślę, że to omijają. Ja po prostu myślę, że wiem, co się dzieje. Słucham, czytam, ale nie oglądam. Bo po prostu tak wygląda trochę moje życie. Bardziej się skupiam, znaczy ja wiem, jak cierpią, ja tego nie muszę widzieć. Dla mnie to jest chyba za trudne i za intymne i jakoś wyszłam z tego dawno temu, więc na razie się tego trzymam. Ukraina to oczywiście nasz bliski sąsiad. Mamy teraz, zwłaszcza teraz w Polsce mnóstwo Ukraińców. To są często ludzie, którzy są tutaj od dawna i jakoś tam wrośli w nas. Mamy przyjaciół ukraińskich, ale też często teraz widzimy na ulicach ludzi bardzo zagubionych, pogubionych i po prostu nieszczęśliwych. No, ja myślę, że to może się zdarzyć w każdym miejscu i dotknąć może każdego, i ciebie, i mnie. Także no to jest po prostu, uczestniczymy w czymś, bo jesteśmy blisko też i mamy właśnie też kontakty z ludźmi. Doświadczamy tego też razem z nimi, no po prostu. Tosiu, skąd ty te afrykańskie, a w zasadzie tak trochę afrykańskie brzmienia wytrzasnęłaś? To znaczy, jak myślałam o naszym spotkaniu, a spotykamy się też w szczególnym momencie, tak jak mówiliśmy, wyświetliła mi się płyta, która jest poświęcona Lambarena, która jest z miłości do Alberta Schweitzera, który się zajmował dziećmi w Afryce, był lekarzem, był kompozytorem i tam stworzył dla nich szpital, ale też w takim stylu afrykańskim, żeby oni się dobrze w tym czuli. Jeździł z koncertami, zarabiał pieniądze, żeby móc właśnie prowadzić to dzieło. Dostał zresztą Nagrodę Nobla. No, była taką przepiękną postacią i ta płyta jest, zresztą to się słyszy w każdym utworze, to jest taką olbrzymią miłością, bo zostały zaproszone zespoły afrykańskie i też muzyka z Bacha, bo on się zajmował właśnie Bachem i kochał i uważał, że między tą muzyką afrykańską a Bachem jest szczególna więź. On to czuł, on to... I, no, i dlaczego to? Bo pomyślałam, że w zasadzie to, co się dzieje, jest rzeczą, która się dzieje w świecie i która dotyczy po prostu każdego z nas. A Afryka też jest miejscem, w której ludzie umierają, a świat patrzy. Właściwie nie patrzy, czasami mam wrażenie, że... A w ogóle nawet że nie patrzy, prawda? Po co patrzeć? Odwracamy wzrok, no bo już parę razy widzieliśmy te obrazki z Kongo, z Rwandy, z Burundi. Już nas to wszystko, już się opatrzyło. No tak, niestety tak jest z nami, że przyzwyczajamy się do pewnych sytuacji. Myślę, że do tej, która jest teraz w Polsce, też się powoli przyzwyczajamy i że myślę też, że musimy bardzo uważać,
bo czasami bierzemy na siebie odpowiedzialność, której później nie jesteśmy w stanie udźwignąć. To Siu, tak rozmawiam z tobą jak z... właśnie inaczej. Funkcjonujesz jako piosenkarka. Pieśniarka. No teraz już bardziej pieśniarka. Zaczynałaś jako piosenkarka. Nie, nigdy nie byłam piosenkarką. Byłaś. Nie. Występowałaś na festiwalu piosenki studenckiej, chcę ci powiedzieć. Startowałam po Różewicza. W 83 roku. Nie, wystartowałaś, to w ogóle moja droga. To jest w ogóle czad, bo ty wystartowałaś od razu jak gwiazda. Rok 1981, Antonina Krzysztoń, festiwal piosenki prawdziwej, tam no same gwiazdy. Ale to ja się w ogóle, ja po prostu myślałam wtedy, że można wystarczy przyjechać, byłam z opozycją bardzo związana i myślałam, że wystarczy wziąć gitarę, przyjechać, zaśpiewać, bo nie przypuszczałam, że w ogóle tam trzeba jakieś zaproszenie. I pamiętam, że spotkałam właśnie Maćka Zębatego i mówię, że ja tutaj chcę wystąpić. I to było tak w takim jakimś przejściu. Wyście się znali wcześniej? Nie, chyba gdzieś tam towarzysko ze względu na opozycję, wiesz, słuchaj, i mówię, że chcę wystąpić, z tym, że on w ogóle nie wiedział, czy ja śpiewam, nie śpiewam i to w ogóle było w takim korytarzu, a mówi, byłam z gitarą, mówi, no to zaśpiewaj, a tam ludzie latają, coś tam, ja wzięłam, zaczęłam się, dobra, to wystąpisz drugiego dnia. I to był mój pierwszy występ przed, w ogóle co, z mikrofonem. A co śpiewałaś? Śpiewałam Przesłanie pana Cogito, Herberta, chyba Chustę Weroniki. Ja już nie, no to na pewno i chyba Chustę Weroniki. Nie pamiętam. Sprawdzimy. To nie pamiętam tego. I zrobiłaś furorę. Nie, chociaż... nie, bez przesady. No właśnie. I to... Nie, to myśmy nieprawda. Myśmy już na ten temat rozmawiali. Nic o tym nie wiem. Pierwsze słyszę. Naprawdę. Zrobiłaś furorę. Ja i tak miałam tak, wiesz, taką odwagę. Ja pamiętam, że w ogóle mi drżały kolana, tylko latała mi ta sukienka, ja śpiewałam, a tam było kilka tysięcy ludzi, więc to był debiut, bo rzeczywiście. Kasiu, czy ty założyłaś już buty, przepraszam? Nie. Właśnie Antonina Krzysztof, proszę państwa, jest boso, bo występuje boso. W trumnie też powiedziałam córko, że chcę być boso. A to jeszcze za chwileczkę. Na razie jesteś w radiu, chociaż tu rzeczywiście bez okien, ale jednak w radiu. Moja droga, taka hipiska po prostu wtedy wkroczyła do hali Oliwii. Zresztą, no, śliczne dziewczę. I no, podbiłaś nie tylko panów, ale i panie tymi swoimi pieśniami. I ty twierdzisz, że nie, no, ale pamiętasz, co było w 83? No w 83 mój przyjaciel tak właściwie powiedział, że powinnam śpiewać dla większej ilości ludzi, że powinnam gdzieś startować i że jest festiwal i że powinnam wziąć udział i wzięłam. To był festiwal piosenki studenckiej w Krakowie. Pamiętam, że w jury był Młynarski, Grechuta, Poprawa, No i wygrałam ten festiwal. Więc zupełnie niechcący. Nie. Jeszcze w dodatku zrobiłaś awanturę. No tak. To opowiadaj, no przy co ja będę za ciebie opowiadał? Nie, tam było, przez to, że ja byłam związana z opozycją, no po prostu to trochę działałam. Znałam też to całe środowisko i telewizja mnie dosyć brzydziła, a był bojkot telewizji, z tym, że akurat w tym czasie już on się skończył. A że wygrałam ten festiwal, więc był oczywiście też koncert taki finałowy, w którym miałam wziąć udział. No i przyjechała telewizja, a drugie i trzecie miejsce, jak się dowiedziały, że ja bojkotuję, to oni też zbojkotowali. W związku z tym myśmy powiedzieli, że nie będziemy, że nie chcemy telewizji, nikt z nami takich umów nie podpisywał. Przyjechaliśmy po prostu na festiwal. No i rzeczywiście jest to pierwszy festiwal, który... To wyglądało to dość widowiskowo. Chociaż opowiadasz o tym bardzo godnie już, tak jak rozumiem. Ja już nie powiem, co ja powiedziałam. Powiedz. Nie. To ja powiem. Oni pytają, co ty masz do telewizji? No, i co odpowiedziała Antonina Krzysztoń? Że mamy dupie telewizję, no. Tak właśnie było. No tak. Myślę, że nie byłem jedyny, który w latach 80. właśnie tak poznał Antoninę Krzysztoń przez Karela Kryla. Przez utwór Braciszku. Motyl, tak, no, tak. Miła. Przez tę kasetę, która była przegrywana z tym, no tak, przez na 1000 magnetofonów.
Ale ty mi powiedz lepiej, a raczej nam opowiedz, jak ty poznałaś Karola Kryla. Najpierw jego muzyka, później jego samego. Tak, Maryna Miklaszewska zrobiła tłumaczenia pieśni Karola Kryla i wtedy w ogóle po raz pierwszy usłyszałam jego i no, absolutnie się zakochałam w jego głosie i interpretacjach i piosenkach. No i właściwie to była kaseta w ogóle podziemna i nagraliśmy ją kiedyś i tak ona powstała. Natomiast Karol Kryl w tym Chociaż czasie... sama mówisz, że na początku pierwszy raz usłyszałeś właśnie, jak Małgorzata Bratek śpiewała Motyla. A nie, to tak. W Gdańsku, tak, nie, tak? Pierwszy raz tak. No tak, ale nie jego. Mhm. Tylko słyszałam jego piosenkę, tak. I bardzo mi się ta piosenka podobała. To być może, że było, wiesz, ja już teraz nie pamiętam. Mhm. Czas jest, że tak powiem, czas płynie. Natomiast rzeczywiście Małgosia Bratek i bardzo ładnie śpiewała tą pieśń. Więc to był pierwszy jakby kontakt z jego twórczością. Natomiast z nim samym i z jego głosem to rzeczywiście tak jak powiedziałam. A potem miałam to szczęście, że zaproszono mnie, jak już mogłam wyjeżdżać za granicę, bo ja miałam 10 lat w ogóle, szlaban, nie mogłam wyjechać, na taki koncert do Szwecji, do Sztokholmu, gdzie właśnie miał przyjechać też Karol Kryl. Skontaktował was Nathan Tenenbaum, tak? Tak, tak, Nathan. A Karol był wtedy w Niemczech mieszkał, czyli i nie mógł, jeszcze wtedy nie mógł przyjeżdżać ani do Polski, ani do Czech, a ja już mogłam właśnie wyjechać. I wtedy pamiętam, że poszłam na dworzec i byłam bardzo ciekawa, bo nie widziałam, nawet zdjęć nie miałam Karola. No i najpierw się, pamiętam, że wysunęła taka gitara, a potem taki nieduży pan z fifką w zębach i z takim szelmowskim spojrzeniem, z wąsikiem. No po prostu i całą tą noc razem z Nathanem żeśmy słuchali, jak Karol śpiewał na balkonie właśnie mieszkania Nathana, popijając jakieś winko i to było po prostu cudowne i nigdy tego nie zapomnę i tak jego poznałem. Tak, mówiłaś, że Kryl nie wierzył w ogóle, że ktoś jeszcze słucha i w ogóle śpiewa jeszcze jego piosenki, a on tymczasem był w Polsce, no oczywiście w pewnych kręgach, ale jednak bardzo popularny, dzięki tobie. To znowu była taka sytuacja, on mi o tym powiedział, on miał w ogóle babcię Polkę. Powiedział mi, że któreś zimy właśnie jakby w Niemczech i właśnie wtedy miał takie myśli, że już wszyscy pozapominali. Nagle ktoś mu przed Bożym Narodzeniem wrzucił kasetę moją i on wtedy poznał, usłyszał, że są ludzie, którzy jeszcze w Polsce śpiewają, więc wiem, że to było bardzo takie wzruszające. No i to, co mnie bardzo ucieszyło, że mu się podobały te moje interpretacje, więc no to byłam szczęśliwa, no bo no, wiadomo. No ja wtedy nie znałem oryginału. Ja nawet nie wiedziałem, czy Karol Kryl żyje, kiedy zetknąłem się. Myślę, że tak jak wielu, mówię, z twoimi wykonaniami jego piosenek. A one też powstawały oczywiście wszystko, jak wszystko wtedy, nielegalnie, poza cenzurą. A to jest zabawne, bo znaczy zabawne to wcale nie jest, to jest straszne, ale jakim cudem te piosenki miałyby nie przejść przez cenzurę, prawda? Tak, ale zupełnie nie są polityczne. Nie są i też przyznam się, że bardzo rzadko śpiewałam pieśni, które są bardzo osadzone jakby bo ja zawsze chciałam śpiewać coś, co jest bardziej ogólne, co dotyczy, na przykład teraz Kryla zaczęłam znowu śpiewać, jeszcze przed wojną, którą teraz mamy, po prostu zdając i mówię ludziom, że gdzieś na świecie są te dzieci, które uciekają przez wojnę. No, żebyśmy mieli tą świadomość, prawda? Tak, no. No to tymczasem rzeczywistość cię dogoniła, czyli Kryla. Rzeczywiście tak, tak. To jest oczywiście straszne, a no, Kryl jest znany trochę w Czechach, jest znany trochę w Polsce. No chyba bardzo jest znany w Czechach. Myślę, że teraz to już, wiesz, już nowe pokolenie. No tak, czas minął, że śpiewa, tak śpiewa go rockman Daniel Landa i w zasadzie to wszystko chyba.
ale to wróci. Myślisz? Tak. Że jestem przekonana, że nasze dzieci albo wnuki będą jeszcze słuchały. Że to wróci, dlatego że rzeczy, które są... tylko musi minąć jakiś czas, musi być jakiś obrót, bo piosenki jego są po prostu absolutnie ponadczasowe, więc one w jakiś sposób wrócą. Poza tym czasy też mogą być różne. A to chcesz nas przygotować na to, że jak będzie znowu ciężko, to będziemy się dołowali piosenkami Karola Kryla? Nie wiem. Myślę, że po prostu one wrócą. No, mam nadzieję, że nie zginą zupełnie także dzięki tobie. Wiesz, ja to, co ja robię i to, co ja śpiewam, też minie czas i to jakoś tam sobie odejdzie w przeszłość, wiesz. Jednym z elementów tego, co robisz, a w tej chwili bardzo ważnym, są pieśni religijne. A że akurat tak się składa, że przeżywamy Wielki Post, no to i z pieśni postnych posłuchamy teraz czegoś. Przynajmniej tak wynika z karteczki, którą mnie dostarczyłaś. Tak. Tak, pomyślałam, że jest, jak że po pierwsze każesz. Taki czas, tak, a po drugie taki czas, a po, no, a i czas, że tak powiem, w naszej, w ludzi, którzy są wierzący, taki konkretny, a zatem taki czas w ogóle. Jakbym ciebie spytał o to, jak zaczęłaś, to powiesz, że nie zaczęłaś, że cały czas chodziłaś z gitarą i sobie grałaś. Bo już tak mi mówiłaś. Ale ludzie nie wiedzą, że ty jesteś w ogóle wychowana w bardzo artystycznej rodzinie. Rodzinie tak. Zdecydowanie niezwykłej. Wychowywała cię twoje... No, mieszkałaś w domu z mamą twojej cioci. Z siostrą, z mamą. Twojej cioci, Haliny Mikołajskiej, wielkiej aktorki i jej męża, Mariana Brandesa. Mm-hmm. Do którego to Mariana Brandesa mówiłaś wujku. Wujeczku. Ja już o tym rozmawiałam, ale z dzienników Brandesa, Brandes opisuje i siebie, i to życie, a ty uważasz, że te dzienniki, że ty pamiętasz to zupełnie inaczej. Ale wiesz, mi się wydaje, że to jest normalne, bo każdy widzi w swój sposób życie, prawda? Znaczy, że czasami te linie się nawet nie przecinają. Albo przecinają się tylko w jakichś tam, wiesz, zdarzeniach takich, których już nie można inaczej zinterpretować. Jak się wychowywało w tej... Jakby, no bo twój tata, który zmarł, był lekarzem, twoja... Tak, oczywiście. Nie protestuj. Nie, bo chciałam, żeby był pisarzem też, nie, ale nie. To nie ten Jerzy Krzysztoń. Mój był lekarzem, tak. Twój tata był lekarzem, zmarł. Twoja mama nie była artystką i nagle trafiasz do takiego, no bardzo... artystycznego domu, takiego... Moja mama nie była artystką, ale miała olbrzymie zdolności, także tylko po prostu, które nie miały możliwości. Tak bym powiedziała. To znaczy, że miała dość trudne życie i jej się nie udało zrealizować takich rzeczy, więc po prostu pracowała, żeby nas utrzymywać. Natomiast miała niezwykły talent muzyczny, ale też pisała. Zresztą moja babcia tak samo. Ona zaczęła pisać wiersze mając, ja nie wiem, 5 lat, bo pisała już. No po prostu jakiś taki odlot. Naprawdę, jeśli babcia była też niezwykłą zupełnie osobą, więc ja myślę, że to w ogóle taki... Kiedy wyście się wprowadzili do... Jak ja miałam 4 lata, jak tata właśnie zginął, to przyjechaliśmy do Warszawy. Bo ja się urodziłam w Krakowie. Potem wiem, że tata, taka jest historia, ale tak do końca jej nie znam, dał w gębę jakiemuś milicjantowi, a były to lata 50. On miał zostać w Krakowie i być na uczelni. No ale to ledwo uszedł, że tak powiem... Przed więzieniem. Przed więzieniem, tak. I musiał odrobić swoje studia i wylądowaliśmy w ten sposób w Szczucinie. Szczucin, tylko Tarnowa. I tam zginął. No i z tego Szczucina przyjeżdżasz w sumie jako małe dziecko przecież do Warszawy i w związku z tym no, jesteś warszawianką z krwi i kości, bo innego miejsca pewnie nie znasz. Oczywiście. I to w dodatku w samym centrum Warszawy mieszkasz. Tak, w samym centrum. No chcę powiedzieć, że to był dla mnie bardzo, ja mam bardzo związana z moim tatą, po prostu organicznie.
bo jeszcze uważam, że on mi w jakiś sposób darował życie, bo jak przyleciał na porodówkę, jak ja się rodziłam, to właśnie uznano, że ja nie żyję i mieli mnie wsadzić do czarnego worka. Tak mi mama opowiadała. Matko. Tak, a tata jeszcze poprosił kolegów, bo był lekarzem, żeby spróbowali i ja załapałam. No i w związku z tym... Może ty po prostu zawsze późno załapujesz. No możliwe, że coś w tym jest. No i jakoś tak to wyszło. No wyszło tak, że wychowujesz się w tym domu, który jest absolutnie niezwykły, bo z jednej strony jest aktorka, bardzo taka energiczna, dynamiczna, tak. Żywiołowa, która sobie sama zresztą tego Brandesa zdobyła, prawda? No to są ich, jej historie, że tak powiem. Ja opisałaś to zresztą w rozmowie, jak się przysiada w Spatifie. No tak. To Mariana Brandesa, która siedzi z jakąś panią, tak? No i po tak, i powiedziała, ale to nie było fajne, ale powiedziała, pan chyba pomylił stoliki. I w tym momencie mój wujek się zakochał, więc w niej. A ona już po dwóch mężach, kobieta z przeszłością, wreszcie odnalazła miłość swojego życia. Tak czy nie tak? Wiesz co, ja nie chciałabym akurat opowiadać o życiu mojej cioci, które jest intymną rzeczą też. Była żoną Mariana Brandesa i już z nikim, że tak powiem, się nie ożeniła. Natomiast bardzo ważne było też to, jaki to był dom. To znaczy, to był dom, no taki z jednej strony artystyczny, w którym to ona tam o wszystkim, jak z opisu wiemy, decydowała, a z drugiej strony dom przesiąknięty taką bardzo opozycyjną jednak atmosferą. No to znaczy, zależy w którym okresie, dlatego że tak, później, jak ja już byłam też studentką, no to i zaczęły się dziać, znaczy wujek cisnął legitymacją partyjną, to było w 68 roku, to już potem powoli rzeczywiście ten dom się stawał opozycyjny. Ale tobie ani przez głowę nie przeszło na przykład zaangażować się w politykę, prawda? Nie, znaczy polityka nigdy mnie nie interesowała i też jak działałam, to nie z tego powodu, że mnie interesuje polityka, tylko po prostu zamykano naszych przyjaciół i widziałam, co się dzieje i uważałam, że trzeba dać po prostu głos. Tak samo jak teraz myślę, że są takie czasy, gdzie trzeba dać głos i to nie tylko my, ale i cała Europa i wszystko po prostu powinna dać głos w tej sytuacji, która jest. Moim gościem jest Antonina Krzysztoń, pieśniarka, jak się przedstawia. Tosiu, ty myślałaś o szkole teatralnej? No to było przez rzeczywiście bardzo taki krótki czas myślałam, żeby rzeczywiście pójść w tą stronę. No ale całe szczęście tego nie zrobiłam. A dlaczego całe szczęście? No bo to ja bym sobie nie dała rady z takim życiem, myślę. To po pierwsze. Po drugie, nie miałam predyspozycji, w tej chwili wiem, żeby móc być aktorką. Pięknie śpiewasz. Ja nie mam takiej pamięci. Trzeba mieć bardzo dobrą pamięć też, żeby ten zawód... No co ty, nie byłabyś w stanie roli zapamiętać? Nie. Właśnie nie. Tam ściemniasz. Nie, a po drugie, wiesz co, bardziej mnie zaczęło interesować nie kreacja, tylko jakby poprzez pieśń próbuję nawiązać kontakt z kimś, a po drugie poruszać rzeczy, które uważam, że są dobre i warte podziału. No po prostu, że to na tym jakby polega moja działalność. Jest to o wiele trudniejsze, jeśli człowiek miał być aktorem. Poza tym też jestem niezależna i w sumie w pewnym sensie samotna w tym, co robię. Co to znaczy, jestem samotna w tym, co robię? Znaczy, nie umiem tego tak dobrze określić, ale ja nie, może też ze względu na to, co przeżyłam, najbardziej lubię spotkanie oko w oko.
grupy, to co przeżyłam w towarzystwach i w różnych grupach, i to są rzeczy, które mnie raczej odsunęły. Lubię po prostu spotkanie z nieliczną ilością ludzi. No nie mogłeś ty zrobić z tym nastawieniem kariery piosenkarskiej. Nie, bo to jest jeszcze co innego. Jeśli chodzi o, jak wychodzę na scenę, to mam poczucie kontaktu ze wszystkimi, ale oddzielne. Jeśli tak można powiedzieć. Ja na przykład czasami czuję, że ktoś jest w drugim rzędzie smutny. Ja jestem, to mi się stało, to uważam, że to była jakaś taka łaska, że kiedyś jak wyszłam na scenę, to był w jakimś teatrze, ale nie pamiętam gdzie, już wiele lat temu, nagle poczułam, że to, że nigdy w życiu ci ludzie już w tej konfiguracji się ze mną nie spotkają. I ze sobą pewnie też. I ze sobą też, tak. I od tego momentu w ogóle koncerty stały się spotkaniami, a nie koncertami. To znaczy one są, no można powiedzieć, są koncertami, ale istotą jest spotkanie, tak jak istotą tego, co my robimy teraz, jest spotkanie tak naprawdę z tobą i z tymi ludźmi, których nie widzę, ale myślę, że słyszą. I to jest dla mnie, to jest istotą tego, co się dzieje. O twojej drodze artystycznej jeszcze porozmawiamy, ale wtedy, to znaczy młodziutka Antosia Krzysztoń decyduje się na studia psychologiczne i ty te studia grzecznie kończysz i nawet pracujesz w zawodzie. No nie do końca, ale no tak, w pewnym sensie. To znaczy, w pewnym sensie. Ja już właściwie wiesz, jak kończyłam studia, wiedziałam, że to była pomyłka. Teraz... Ale mimo to byłaś terapeutką. Terapia zajęciowa, ale głównie tak naprawdę śpiewałam z pacjentami, więc w zasadzie się byłam z nimi po prostu. Zaraz. Teraz mówisz, że te studia były porażką. Nie. To znaczy, teraz nie uważam, że były porażką, bo czegoś się dowiedziałam i one mi też pomagają w tym, co w tej chwili robię, więc inaczej na to patrzę. Natomiast będąc studentką, wiedziałam, że źle wybrałam. A teraz z perspektywy myślę, że to nie było nic złego, że ja je skończyłam. Mówisz, że myślałaś, że źle wybrałaś. To znaczy, co byś chciała wtedy robić innego? Nie, ja wybrałam to ze względu na studia psychologiczne, wybrałam ze względu na to, że mnie interesował człowiek po prostu. I to był... Natomiast jak zaczęłam, jeździłam tam do Drewnicy, do różnych takich miejsc. Drewnica to jest szpital psychiatryczny, tak. No mieliśmy tam zajęcia. I też widziałam, jaka jest rola, co się robi, jak to wygląda, no to jakoś mnie to wszystko odsunęło. Chodzi mi o to, nie, wiesz, chcę ci powiedzieć, że nie, mi chodziło wtedy o podejście do pacjenta. Wiesz, to, co na co ja zwróciłam uwagę i co stało się dla mnie jakąś przeszkodą. I wręcz sobie nawet pomyślałam, że jest to ostatnie miejsce, szpital psychiatryczny, gdzie ja bym w ogóle pracowała, a było to moje pierwsze miejsce pracy tylko w Instytucie Psychoneurologicznym. Czy ty później w ogóle pracowałaś na etacie kiedykolwiek Oczywiście, w życiu swoim? Pracowałam jeszcze z dziećmi, to tak zwanymi trudnymi dziećmi, więc chcę powiedzieć, że w tym, jak pracowałam w instytucie, to była wspaniała ekipa ludzi, cudownych, naprawdę, i bardzo lubiłam też tą pracę, ale też już zaczęłam tak poważnie śpiewać, więc potem musiałam dokonać wyboru. To były lata 80. i... To był stan wojenny, to mniej więcej tak to wyglądało. A teraz będzie co? Teraz będzie... coś ty wymyśliła. Co tam jest? Czarny kruku? Tak, chyba tak, wołanie Czarny kruku. Niech będzie. Antonina Krzysztoń kazała mi zapytać, jak powstał ten utwór. To może uważaj, Tosiu, ja teraz zadam to pytanie. Tosiu, a jak powstał ten utwór? No więc on powstał w ten sposób, że myśmy nagrywali właśnie płytę i nagle Joszko Broda dostał wiadomość, że
w Czernobylu znowu coś trzasnęło od jakichś znajomych i że po prostu jest tragedia. To była nieprawda, ale oni nam tak powiedzieli. No więc myśmy byli w studio i pytam: Marcin, co my mamy robić? A Marcin Pospieszalski mówi: jak to, co śpiewaj. No i to właśnie chodzi o to, że bardzo jest ważne, żebyśmy byli, robili najlepiej, najpiękniej na świecie to, co robimy i starali się być po prostu dobrymi ludźmi, bo tylko w ten sposób poszerzamy dobro. I to jest nasza wojna, bo każdy prowadzi tą wojnę i od tego zależy też, jak będzie w ogóle na świecie. To się na początku lat 90. wydawało się, że możesz zostać, uważaj, gwiazdą. Nie, nie, myślę, że to nigdy nie było możliwe. Ze względu na to, jaka ja jestem. No tak, ale wtedy nie wszyscy wiedzieli, jaka jesteś, natomiast ładnie, ładnie śpiewa, ładna pani. I w związku z tym ta piosenka z płyty Perłowa Łódź, wydanej przez Pomaton i EMI, wydawało się, że no fiu, no to teraz wielka kariera przed tobą, że po prostu będziesz śpiewała w Eurowizji albo nie wiem co tam. I to zupełnie nie tak. No i wyszło inaczej, że tak powiem. Ale ty bardzo chyba jesteś z tego content. Znaczy, ja jestem zadowolona z takiej dosyć niezależnej drogi, jaką prowadziłam i prowadzę. Płacę za to konkretną bardzo cenę i to wielokrotnie. Także wiem, że różne są zdania na mój temat, ale nawet nie próbuję się tego dowiadywać. Po prostu próbuję, no przede wszystkim to próbuję być lepsza. Sama w sobie, żeby być lepszym człowiekiem, co nie jest takie proste i nie tak prosto nam wychodzi. Ale to jest moje pragnienie, żeby być o ciupinę lepszą dzisiaj niż byłam wczoraj. No. Tak dzień w dzień. Tak dzień w dzień, właśnie. Natomiast tak. Koncerty w związku z tym grywasz, tak, ty dużo grywasz w kościołach, bo rzeczywiście sporo twoich no, utworów to są utwory religijne albo raczej. No i właśnie nie wiem, jak to nazwać. Powiedziałbym quasi religijne, ale to absurdalnie brzmi. No w każdym razie śpiewasz dużo w kościołach, tak? No wiesz co, nie chciałabym tego analizować tak do końca. To byłoby długo i... W każdym razie tak było i... To znaczy, ja jestem szczęśliwa, że mogę śpiewać w kościołach, oczywiście. Tak? Tak, oczywiście. Ale właśnie spotykasz tam ludzi, którzy no, przychodzą... No nie tylko posłuchać muzyki, prawda? Po coś więcej przychodzą. A oni przychodzą do ciebie i mówią, znaczy tak traktują, wiesz, no, pani powie, jak żyć? To znaczy, tak jak powiedziałam, od wielu lat już to jest spotkanie w związku, i ludzie to czują. I czasami dzielą się rzeczywiście bardzo nawet intymnymi rzeczami ze mną. A ja w tym czasie, jak z nimi rozmawiam, staram się na 200% z nimi być i z nimi rozmawiać. I, no i tyle. I tak po prostu jest. No tak się jak staram. Jak ktoś chce przekonać, to zawsze może pójść na koncert Antoniny Krzysztoń. Mm. Serdecznie zapraszam. Antonina Krzysztoń była państwa i moim gościem w tym no, trudnym czasie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, to się w lepszych czasach. Może po drugiej stronie. Miejmy nadzieję, że doczekamy i jeszcze tutaj, ale w takim razie do zobaczenia również po drugiej stronie. Wszystkiego dobrego.